Cześć, Mako Ludziska, ja Was witam w kolejnym odcinku z gry Car Mechanic Simulator 2018. Jak widzicie, czeka już na nas kolejne autko, kolejne zlecenie. Wracałem z imprezy i wydaje mi się, że wpadłem w jakąś studzienkę. Proszę oceń zniszczenia i napraw, co się da, bo to auto teścia. Jedźmy na tor testowy, samochód powinien działać. Tak, dokładnie, to samochód działa, więc jedziemy na tor testowy, przetestujemy całe zawieszenie, potem wskoczymy szybko na ścieżkę diagnostyczną i zobaczymy, cóż jest tutaj do naprawy w tym aucie. Kolejny odcinek. Po raz kolejny warto wspomnieć, że grę dostałem dzięki życzliwości firmy Playway, czyli dzięki producentowi gry, za co serdecznie dziękuję. Jeśli ktokolwiek to z Playway ogląda, to pozdrawiam. Co zwiększyłem ustawienia graficzne, ustawiłem teraz na średnie z niskich, ponieważ chcę zobaczyć, jak być. O kurde, torzem pofrunął, co nie? Ale pofrunął, no. Trochę może za szybko przez te progi, że tak powiem, zwalniające te hopki. Ale dobra, tor testowy przejechany, zaliczony, zobaczymy, cóż jest do naprawy. No, ładuj się szybciej. Ładowanie. Zapraszam Was oczywiście, jeśli odcinek się podobał, do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji na moim kanale. Na razie widziałem pierwszy odcinek, wyświetleń zbytnio nie zrobił, było to tam raptem 20 parę wyświetleń w ciągu 2 dni, więc jest to w sumie tyle co nic. Znaczy dla mnie jest to nawet, ale jak dobrze się domyślacie, to tak ogólnie patrząc, no to nie jest to wcale dużo. Kurde, nie podnośnik, tylko przestaw ścieżkę diagnostyczną. Przeprowadzimy test zawieszenia. Zobaczymy, cóż nam pokaże ścieżka. Ewidentnie lewa strona jest hamulców jest uszkodzona. A nie. W jakim stopniu? Czyli lewym przednim kołem wjechał w studzienkę. Ewidentnie tutaj widać. Pewnie felga będzie do wymiany. No, trochę tego jest. Ale przestawmy je teraz na podnośnik. Sprawdźmy, czy coś jeszcze nam zostało do znalezienia, czy już wszystko nam pokazały nasze badania. A więc tak, zacisk. Trochę jeszcze tutaj mamy, ale podnosimy do góry i weźmy się za zawieszenie. A chłodnica, widzę, jest do wymiany. Ojejku, tutaj to jest tragedia z tym. Łośka. No, no kurczę, nie mogę. Dobra, jest łożysko. To łożysko czasami ciężko trafić, tak, żeby móc je zdemontować. Znaczy, jeszcze musimy po prostu wyżej podnieść. Ale to nie jest problem. Rozbierzmy to, co możemy, a później podniesiemy na tyle, żeby móc. Może weźmy od razu jeszcze tą chłodnicę, zdemontujmy, bo silnik. No to jedziemy w górę. Skoro kolejna rzecz dostępna tylko na podnośniku, to lecimy w górę. Widzimy, tak, układ wydechowy do wymiany. Góra wydechowa, ok. Ewidentnie po prostu lewą stroną wjechał tą studzienkę i cały. Jednak ta lewa strona jest bardzo mocno uszkodzona. Chociaż
Wiecie, tak patrząc logicznie, no jak mają się uszkodzić hamulce podczas wjazdu w studzienkę? Znaczy, w jakim stopniu na pewno może tu wszystko się uszkodzić, ponieważ wiecie, duże jakieś tam uderzenie czy coś, no ale kurde, nie wiem, klocki, no raczej tak ciężko, nie wyobrażam sobie tego, ale może aż tak na mechanice się po prostu nie znam. Dobra, demontujemy dalej tu wszystko, co potrzeba. Kolejne ramiona wahaczy. Całe tylne lewe zawieszenie musimy zdemontować. Pytanie, czy żadne tulejki nie są dowinane. Tryb badania, no właśnie. Demont o szczęści. Tryb badania, tu już nic nie widać, więc jest ok, tylko teraz idziemy do przodu. Na pewno musimy, tam widziałem, wymienić tuleje. A skoro tuleja jest do wymiany, to trzeba pamiętać, żeby wrzucić tam 100%. Tryb badania. Dobra. Nie katalizator. Sprawdźmy intercooler. Pytanie, czy możemy. Po zdemontowaniu. To zdemontujmy go. I zamontujmy z powrotem. Intercooler jest w dobrym stanie, także nie ma mniejszego problemu. Od razu zamontujmy. Czekajcie, najpierw sprawdźmy, czy wszystko nam się... Tak. Więc cieszy mnie to niezmiernie. Drążek dokładnie mamy nowy. Zwrotnicy nie mamy, a musimy jeszcze rozebrać amortyzator. Jaka tu była zwrotnica? Czekajcie, w sumie zróbmy to na początek. A może... No właśnie, felga jest do wymiany. Wyjmij. Amortyzator przedni, sprężyna przednia i górne łożysko. Górne łożysko amortyzatora przedniego. Połącz części. Nie tylny amortyzator, tylko przedni ze sprężyną. Kurczę. Amortyzator przedni ze sprężyną 90% i z łożyskiem 100%. Kołem się zajmiemy później, na razie. Typowo bawmy się zawieszeniem. Amortyzator przedni. Teraz tak, zwrotnica typ A. Zwrotnica przednia typ A. Dobra. Drugą tuleję montujemy. Wahacz dolny nie mamy. Wahacza dolnego. Trzeba trochę więcej zacząć grać w tego karmechanika, żeby poziom zacząć wbijać, bo na razie mamy 10 poziom, także troszeczkę jeszcze potrzebujemy. Osłona przegubu osi przedniej. Ja zobaczę ile teraz, ale może nagram ze 2-3 odcineczki. Piasta to i pewnie łożysko od razu. Łożysko piasty, piasta przednia. W sumie którąś piastę, chyba trzecią, będzie trzeba kupić do tyłu, ale to za chwilę najwyżej już to kupimy. Łożysko piasty, tarcza, klocki, zacisk. No i układ hamulcowy mamy skończony. Płoś napędowa przednia typ B. Jeszcze łącznik. Płoś napędowa przednia typ D. D czy B? D, dobrze. Pamiętałem. Na szczęście się udało. Łącznik typ A mamy, także też jest ok.
No i dobra, końcówka. Koła na razie nie montujemy. Zajmiemy się tym później. Tak, tłumik końcowy R4. Dobra, tłumik mamy nowy. Rura wydechowa. Przypadkowo nie mamy żadnej. Ale że wpisał. Rura wydechowa, gdzie jest? Dobra. Zjechałem na dół, nie wiem dlaczego. Dobra, obudowa przegubu typ A. Obudowa. Okej. Powiem wam, że chciałbym w miarę możliwości ramię długie. To chyba też będzie trzeba. Nie jestem pewien, ale kupię, a najwyżej zostanie. Nic się nie stanie, jak nam zostanie, a lepiej mieć niż nie mieć. Jak to się mawia? Tulejka od razu. Widzicie, dobrze pamiętam, ale czekajcie, nie. Bo możemy tu użyć tego używanego, bo nie jest za bardzo uszkodzone. Tulejki oczywiście, nówki, no bo tuleje trzeba nowe dać. 89 też wystarczy. Jak widzicie, dobrze to kupiliśmy. Ok. No bo nie, poczekajcie, stan auta. Sprawdzimy, czy przypadkiem na przykład nie zamontowałem czegoś złego, tak? Chciałbym powiedzieć, że... Chcesz mi powiedzieć, że ja faktycznie poważnie muszę to górne dać 100%? Może tutaj było właśnie to 84. Nie, może tu było rozwalone. A to 84 to mam z jakiegoś tam innego auta. Tarcza hamulcowa. Kupmy 3 od razu, będą 2 w zapasie. Klocki nie wymagają naprawy, więc możemy założyć używane. Zacisku nie mamy innego jak nówkę, sztukę 100%. Ramię wahacza tylnego. Kolejne ramię. Dobra, mamy to. Podstawkę sprężyny i sprężynę powinniśmy mieć. O, jednak nie. Podstawka sprężyny. Ale sprężynę raczej powinniśmy mieć. Z tego co pamiętam, kupowałem jakiś czas temu kilka zapasowych. A jest 80%, więc jest naprawdę dobrze. Czyli musi być to nowa sprężyna. Ja widzę, że z przodu też coś mam pokmocone. Sprężyna. Tylna, przednia. Kupimy, najwyżej zostaną. Ale wydaje mi się, to też będę musiał powymieniać, więc... Dobra.
Więc tak, chłodnica, felga, sprężyna przednia. Czyli po prostu felgi i sprężyna przednia. Czyli kurde, musimy zdemontować. Musimy znowu zdemontować kolumnę MacPhersona. Ale to nie jest problem. Rozdziel. Felga Classic 06. Felga Classic 06 to jest 18. Sklep z felgami Classic 06, 18 sztuk 2. Zamontuj. Opony są na szczęście dobre, więc nie muszę opon kupować. Czekajcie sekundę. Zdejmij, zamontuj. Wrzućmy już na wyważarkę. W tym czasie zmieńmy tą sprężynę. Amortyzator przedni ze sprężyną przednią i z górnym łożyskiem. Kurde, mam coś cały czas na podkładce, co mi przeszkadza. Dobra. Montujemy felgę. Idziemy po drugą. Montujemy kolumnę MacPhersona, łącznik stabilizatora, koło i do tego jeszcze chłodnica. Nie pamiętam, jaka to chłodnica była. Typ A chyba. Dobra, mamy 100%. Jedziemy w dół. Sprawdźmy tą chłodnicę. W sensie kupmy ją. Chłodnica typ A, tak. Dokładnie to była ta. Chłodnica typ A 100%. Tego obudowa. Nie. No i dobra, czy coś tu jeszcze nam zostało? Czy to już kompletnie wszystko? Wszystko, także zakończ zlecenie. Udało nam się wbić 11 poziom, więc lecimy sobie coś ulepszyć. Pytanie teraz co? 5% zniżki w sklepach, za bardzo nie zależy mi na cenach na razie. Bardziej w rozwój bym chciał. Zbadaj od razu 3 części podczas pierwszego przeglądu auta. Zlecenie shopa, złomowisko i licytacja. Na razie jeszcze chyba nie. Odblokowuj miernik biernika, dzięki temu urządzeniu zbadasz stan opony. Aby użyć miernika, wybierz go z menu kołowego podczas przeglądu części. Jeszcze chyba nie. Szansa na powodzenie naprawy, darujmy sobie. Odblokowuj miernik elektroniczny. I teraz tak, albo miernik, albo badaj części 100% szybciej, albo miernik kompresji. Może pójdźmy w ten miernik elektroniczny. Później w miernik kompresji. A tymczasem, tak, sprzedajmy na pewno wszystko to, co nam... Tego widzę dalej nie naprawi. A, żebym posprzedawał teraz? Dobra, już trudno. Dobra, reszta może zostać. Wiecie co, 19 minut. To skończymy odcinek. W następnym odcinku... O! Dzień dobry, miałem mały wypadek na drodze ekspresowej. Tir zepchnął mnie z drogi. Wiem, że samochód nie wygląda najlepiej, ale stać mi na razie na... Nie stać mnie na razie na nic innego. Ważne, żeby jeździł. To autko właśnie zrobimy jako następne, a ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, zajrzyjcie do opisu i czekajcie na następny odcinek, który już niebawem.
Dzięki, na razie, pa, pa.